Hej, siłanko, jestem ja, Zgarza 16, witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Zagramy kolejny raz w grę Minecraft Earth. I dzisiaj, moi drodzy, wracamy, znaczy w tym odcinku już wrócimy właśnie, moi drodzy, w tą stronę mojego domu. I moi drodzy, też chciałbym podleczyć się w tej grze, bo po poprzednim odcinku troszkę jakby oberwaliśmy strzałami od szkieleta i nie wiem jak się za bardzo uleczyć. Sobie to mogłem go pokonać, ale nie miałem miecza, także... Z tym mógł być problem. Ale jak zdobędziemy sobie tutaj jakieś parę rzeczy, myślę, że mieczyk będzie. W sumie mógłbym mieczyk stworzyć. Właśnie, ej! Ale właśnie kamienie zmarnowałem na budowę domu z poprzedniego odcinka. Jeżeli widzieliście ten domek, to... No to... Zabadziewie zbudowałem. A czy to nie był w sumie dom, to był taki dungeon jakby. Na dole były szkielety, potwory ogólnie. Myślę, że gierka jest fajna, jeżeli powiedzmy macie jakiegoś małego brata, który lubi Minecrafta i na przykład nie lubicie jak siedzi na komputerze i gra, no i gra na komputerze Minecrafta, to możecie pobrać mu na smartfon właśnie takiego Minecrafta i wyjść z nim na spacer, a na pewno gra mu się spodoba. Mamy kolejny, moi drodzy, kryształek. O. Dobra, lecimy, lecimy. Jeżeli byście chcieli jeszcze odcinki, to piszcie. Chociaż ja nagram 3 odcinki pod rząd, ale jak chcecie więcej odcinków, to oczywiście śmiało zapraszam do tego. Pisanie może jak chcecie, nie wiem, na przykład serię dłuższą z tej gry. Może no, nie wiem, może na przykład 2 odcinki jeszcze. Tyle bym jeszcze nagrał. Na przykład zbudowalibyśmy jeszcze domek jakiś, czy coś. Krowa mi uciekła. Halo, Steve'ek, co ty robisz? Ogólnie nie lubię mojego psa. Znaczy nie lubię, znaczy nie to, że nie lubię, bo to jest przyjaciel, ale w sensie jak szarpie. Nie lubię, znaczy nie to, że psa, tylko nie lubię tego w moim psie, że nie lubię tego w moim psie, że tak szarpie. Tak bez powodu, więc... Jeżeli ktoś ma psa, to łączmy się w bólu, bo psy tak strasznie szarpią, tak bez powodu zupełnie, tak. Tak, oj już. O, tu jest skrzyneczka, proszę bardzo, to w skrzyneczce. Już długo się ją otwiera, proch. Płot dębowy i półblok. Właśnie miałem dzisiaj filmy nagrywać jakieś na kanał. I przypomniałem sobie właśnie o Minecraft Earth, że pobrałem właśnie do testu. Pomyślałem, że przetestuję to na filmie. O, to wytrawę. Lecimy. I będziemy lecieć już, moi drodzy, do domu. Tam w sensie na Maratońską ulicę. Białą owcę mam już. Spoko. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Chyba nie. Owieczka! Owieczka, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. No klikałem w owieczkę, co jest, ty popierdolony Steve, no ja pierdolę, no. Rozumiem, że gra jest w wczesnym dostępie i są różne glitche, ale to już jest takie wkurzające powoli, no, że Steve'ek teleportuje się, a na przykład byłem prawie przy zdobyciu owcy, a owca sobie nagle postanowiła odejść. Jest poza zasięgiem, ja już w sumie dochodzę niedługo do tego skrzyżowania, co widzicie na mapce, a owca dalej nie jest w naszym zasięgu. Dobra, wreszcie. Steve'ek się tutaj, moi drodzy, w tej kwestii jakby poprawił, ale zobaczymy jak dalej będzie się sprawował, bo idziemy, moi drodzy, tą ulicą tutaj obok zalewu. Trzy filmy myślę z tej gry wam starczą.
pióro pospolite. O, jakaś kura dziwna. Zbierz, kurał. Także gierka fajna, bo zobaczcie, możemy zbierać różne przedmioty, budować jakieś fajne domy. Na pewno możemy zdobyć węgiel i na przykład zrobić pochodnie. Na przykład jak była ta jaskinia, ta kopalnia, możemy zaatakować tam te potwory. Chociaż nie wiem, wyglądałoby to dziwnie, jakbym biegał z telefonem i stukał. Spoko. Tutaj jest chodnika trochę. No jest, na szczęście. O, co to? A to drzewo jest, dobra, myślałem, że to jakiś baka, a to drzewo z tyłu. Bo zobaczcie, to drzewo. O, już tego teraz nie widać. Także spoko. Chcieliście Minecrafta, to macie. To jest oczywiście... Oczywiście normalny Minecraft, w sensie Pocket Edition, będzie na kanale, ale tak jakoś w okresie wakacyjnym dopiero będę nagrywać. Teraz pomyślałem, że nagram dla was Minecraft Earth. Bo to gra mi się, ta gra wydała mi się bardzo ciekawa i zresztą jest ciekawa. No i niestety, moi drodzy, chociaż podejrzewam, że to będzie ostatni film nagrywany z tej serii. No ale dzisiaj postaram się dla was jeszcze nagrać jakieś filmy, na przykład nagram dla was Brick the Hoops, Cable Swing i może Harvest, yo. I jeszcze Good Pizza, Great Pizza. Może nie, może nagram może mniej filmów, bo dzisiaj nagrałem. To jest trzeci nagrywany film dzisiaj. Wiecie? No Jezu! Masakra! Ale mi się kichnąć zachciało. O! O, trawa! Mam taką myśl, bo skoro mamy różne tutaj przedmioty, różne trawę, drzewa, czy tylko my możemy je widzieć, czy inni użytkownicy tak samo jak my mogą je widzieć, to by było ciekawe. Czy tylko ja u siebie widzę na przykład owcę, która tutaj sobie chodzi i która jest teraz moją owcą. To jest ciekawe. Poza zasięgiem. O, już jest w zasięgu? Nie, jeszcze nie. Epickie. Drzewo było epickie. Spoko. O, kura jeszcze. Kurczak pospolite, pióro pospolite, okej. Tu też zbędziemy sporo przedmiotów. O, piesek, chodź. Zbieramy sporo przedmiotów. Owieczka. O, malują blok. Ogólnie to może nagram jednak dla was jeszcze Brick the Hoopsa, ale to będzie chyba ostatni film nagrywany dzisiaj. Tu w ogóle się coś powie.
przejawia. Nie, rzeczy mi się nie odnawia, to jest dziwne. O, się zacięło trochę gierka. Dobra, natura jest spoko. O, jest, odblokowałem to. A przetop następującą liczbę cegieł 6. Patrz, ile tu jest rzeczy. Cóż, następującą liczbę lamp z czerwonego kamienia 5. Kościane pająki przygód 1. O kurde, ale dziwne. Ogólnie, moi drodzy, jakby się tutaj bardziej pobawić w tej grze, w te budowanie, w te przytapianie, w te tworzenie przedmiotów, te osiągnięcia wszystkie bym zdobył. No spokojnie. Jednak aż tak w tej grze nie będę się bawić, bo to jest jednak trochę takie... No, że długo by się trzeba było bawić w coś takie, żeby tak tyle rzeczy zdobyć. Myślę, że to co i tak teraz robię, wystarczy. Jezu, piesek nie szarp mnie już, no. Chodzisz do lewej. No się wkurza mnie już ten pies z tym szarpaniem. Bo na przykład jest przy lewej stronie. Ma też tutaj krzaczki, żeby się wyzikać, on nagle do prawej. Tą trawę sobie zdobędziemy. Moi drodzy, to będzie koniec ostatni odcinek z tej serii, prawdopodobnie. Możesz. Dobra, lecimy, moi drodzy. O, musimy przejść na drugą stronę ulicy, bo niestety tutaj się chodnik kończy. No, ale do lewej strony piesek. O, skrzyneczkę mamy dostępną. Glina, spoko. Możesz. Na początku, moi drodzy, w ogóle jak pobrałem tę grę i zobaczyłem te skrzynki, patrzę, o kurde, co to jest? Nie wiedziałem, o co chodzi w porządku. Pospolite. Aha. No to nie za fajnie, jak wszystko pospolite. Jakby było coś epickie albo legendarne. Nie wiem, czy są legendarne rzeczy, ale są epickie, to wystarczy, żeby było, żebym, no, szukać tych lepszych przedmiotów. Odcinek ma 15 minut, już ma dosyć dużo.
To jest w mojej drodze troszkę też jak vlog, tak nie, to tak się nie nosi vlog. Kupiowo zabrzmiało. Z początku jak budowałem tam w poprzednim odcinku ten domek, to może trochę wyglądał jak vlog. Niepospolite, niepospolite, niepospolite. Okej. Drzewo. Pospolite. Aha. Okej, skrzyneczka mamy kolejną, tylko poza zasięgiem, bo oczywiście Steve'ek poszedł w inną stronę. Skrzynka w zasięgu, spoko. Możemy ją sobie zdobyć, co tu będzie, pospolite, pospolite i nic więcej. Kiedyś miałem tam więcej tego, ale tak klikają, bo się uraził. No i spoko. Pójdziemy, moi drodzy, ulicą Stasieckiego, a potem w Pawią. O, czekaj, mamy kamień w zasięgu. Bituwa. Boże, jeszcze ty... Ale wysypisko tutaj się zrobiło. Krowa. Krowa jest też w zasięgu, to ją złapiemy sobie. Może będzie jakaś inna krowa. Nie, zwykła krowa. Nowy poziom, czwarty poziom, oh yeah. Czwarty poziom. Rzadkie, o, mamy co pierwsze coś rzadkie. O, o, chyba coś o paczce. Unboxing będzie, oh yeah. Będzie unboxing, moi drodzy. Do paczka wreszcie dojdzie z AliExpress. Chyba z AliExpress. No chyba, że coś mi ktoś wysłał, ale prędzej z AliExpress. No, trzy unboxingi, to będzie jeden z trzech. No to co, moi drodzy, a tutaj wcześniej my nagrywaliśmy te filmy, tu w sensie nagrywaliśmy pierwszy, tam gdzieś drugi, tam gdzieś tam bardzo daleko trzeci. No i dobra. Dochodzimy do skrzyżowania, oczywiście idziemy w prawo. Jedziemy. Okej, Steve, jak chcesz, idź sobie tam. Jakieś bawiewne też rzeczy. Dobra. Steve'uś, Steve'uś, Steve'uś. Biała owca, serio. To coś się... A nie, myśmy... O, niepospolite. O, epickie, znowu wagonik mamy. To ogólnie za te diamenty możemy kupować, powiększać swój teren, ten, który tam budowaliśmy. Możemy nawet chyba te potwory zabijać, tego szkieleta, w sensie, który do nas strzelał. Tylko nie wiem, jak możemy zejść do tych podziemi. Czy mamy tam idealnie zejść i my tam zeskoczymy i tam dopiero bić go z miecza jakiegoś czy coś. Bruk pospolite, pospolite, nie pospolite, oh yeah. To jest podstawówka tam dalej, do której chodziłem. Ej, w ogóle, czy chcielibyście vlog, w którym pokazuję wam moje szkoły, do których chodziłem? W sensie, nie to, że do środka chodzę, tylko chodzę po mieście i pokazuję wam, o, tutaj do tej szkoły chodziłem. W sensie, podstawówkę chyba wam kiedy pokazał, do której chodziłem. Gimnazjum. Myślę, to byłby ciekawy vlog. Albo dawaj skrzynkę, co to będzie, co to będzie? Aha, to takie...
O, torbyl z atramentem, jeszcze tego nie miałem. No do lewej piesek, do lewej. I dobra, lecimy moi drodzy pawią. No to była ta ulica, była tutaj ta. Ta, którą widzicie tutaj, o ta, którą pokazuję, ta bardzo długa, to była Stasieckiego. A tu idziemy teraz ulicą pawią. Szkoda, że nie ma tutaj elementów, w sensie budynków pokazanych, że nie ma pokazanej Biedronki na przykład. Gra wyglądałaby lepiej. Ale moi drodzy, myślę, że, w tym trybie, gdzie możecie budować, tworzyć coś, to zostawiam wam do zobaczenia. Wy sobie tam pobudujcie, ja nie będę tego robić, bo po prostu jakoś nie wydaje mi się ten tryb aż tak ciekawy, a wy możecie odkryć jakieś ciekawe rzeczy, że czy tego szkieleta da się zabić. Czy jak zginiemy, to można stracić wszystkie rzeczy, bo ja nie wiem, chyba nie zginęłem, po prostu mi chyba wywaliło. Ale już teraz będziemy tam. A po drodze czeka nas ziemia. I krowa jeszcze. Ogólnie są tutaj dźwięki, znaczy w sensie muzyka z Minecrafta tutaj jest. Nie wiem, czy nie wiem. Na pewno słyszeliście, bo podgłosiłem dosyć nieźle. Pospolite, rzadkie i co? Rzadkie, aha. No co, moi drodzy, zaraz dojdziemy do bloku. Myślę, że zakończymy odcinek. 23 minuty, no krótszy wyjdzie odcinek, ale nie ma co tutaj, moi drodzy, niepotrzebnie przedłużać ten film. Pokazałem wam mniej więcej, o co chodzi w tej grze, z tym budowaniem, o co chodzi. Możecie tam też postawić piecyk, stworzyć go, przetapiać sobie tam różne rzeczy. No i co? Myślę, że gra zasługuje na uwagę, gdyż jest dosyć ciekawa. Ciekawie zrobiona. Jest to oczywiście wczesny dostęp, więc nie wszystkie tutaj elementy gry są dopracowane tak, żeby można było w nim fajnie grać, bo niestety Steve się teleportuje często, często jeździ po wodzie wagonikiem, co jest w ogóle kosmiczne. Więc jeżeli, znaczy w sumie on jeździł po nieistniejącej wodzie, bo tam wody nie ma już, także też kolejna dziwna sprawa, ale jeżeli chcecie zagrać w grę, oczywiście nazywa się ona Minecraft Earth, polecam. Można naprawdę fajnie sobie pograć, o drzewo sobie wezmę jeszcze przy okazji. Jak chcecie, to mogę jeszcze w przyszłości nagrać jakieś jeden bądź dwa filmy z tej gry. Dawać jakąś inną owcę. Biała owca. O, ziemię jeszcze mam. Zabiorę ją. Pospolite, niepospolite, rzadkie.
Bardzo mało expa jest za zebranie jakiegoś przedmiotu. I mamy mieczyk. I wyposażenie. Kurde. Dobra, pod swoim blokiem też takie po coś postawiłem. Kopnowy, by znaleźć cenne rudy. I moi drodzy, mam... Możemy jeszcze to przetestować. Mamy jeszcze chwilę czasu. Akurat 5 minut powinno wystarczyć, żeby to zobaczyć. Więc co, gdzie to postawimy? Myślę, że tu wystarczy. No, bardzo niefajnie. Dobra. A trzeba, tryb pięści trzeba włączyć. A i co? Ma... Myk. Myk. Jest, zabiłem go. Dawaj, gin. Gin, ty gin, ty dziadu. Dobra. Tak, piesek, mamy to. Dobra, zobaczę, jak tam wejdę sobie. Nie, nie. Lub znajdziemy co o lepszej teksturze. Czekajcie, muszę smycz złapać. O! Ej, co jest, że to się tak teleportuje? Gdzie to jest teraz? Aha, to tutaj jest teraz. No kurde, postaw się rzecz tu. No, uderzyłem zombiaka przez środek. No co jest tym pierdolcem? Nie mogę tam zbliżyć się, bo... I serio? Muszę zrobić to jeszcze raz, a przygoda ukończona. Niestety, moi drodzy, zbugowało się coś. Nie czemu, nie wiem czemu mój pies ale mój, robi to, ale mój pies trawę żre. Nie, właśnie nie żre, fe, bo się zażygasz w domu. Czekajcie. Spróbujmy to postawić tutaj. O. No, rozwalmy sobie tutaj.
To się tam w ogóle wspaść? Nie, tam się nie da zejść. Wiem, o co chodzi, moi drodzy. Tutaj na tych mapkach możemy znaleźć jakieś surowce. Jestem, jak będę to uderzać. Przygoda ukończona. Aha. Mogę zniszczyć te... to coś? Dawajcie, zniszczę sobie drzewo. Czekaj, friko, czego mi piesku? Czy tu jest na górze? O! Czekajcie, zniszczymy drzewo, my to zniszczymy. Czekajcie. Kurde. Czujecie? Zniszczmy w sumie tę wyspę, to wszystko. Dobra, wiecie co? Idę po pieska. Bo mi uciekł. No cóż. W kwestii tej wyspy mam wszystko już załatwione, tu nic nie ma już, także... Ukończyliśmy tę przygodę, mamy tutaj jakieś przedmioty z tego nawet. Buraka mamy. Nie mogę go zjeść. Czekajcie. Ale jak tu zjeść tego buraka, co? Bo ja tego buraka zjeść nie mogę, to jest dziwne. Nienormalna tu jest. To spróbujemy go szamać. Nie da się go zjeść. A muszę go na mapkę wrzucić, no tak, na przygodę. Wtedy nam się HP odnowi. O, skrzyneczka, także skrzyneczkę zabierzemy jeszcze. No co, moi drodzy? Ta gierka jest naprawdę kozacka. Zobaczmy, o co chodzi z tą przygodą. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale spoko.
pasek na szczęście długo się nie załadowuje. Już mamy połowę. Bo to musi wyglądać dziwnie, jak ktoś się tak robi, robię coś takiego, a ktoś się na mnie patrzy. No dobra. Takie coś. Czekajcie, żeby no. O Jezu, czemu się przyciemnia ekran? Tak, kapę sobie odnowiłem. Patrzmy, wejdźmy. Tam jest lazuryt. Tam są surowce normalnie. Cóż, moi drodzy. Jak mówiłem, czekajcie, wyjdźmy z tej przygody. Jeżeli chcecie zagrać tę grę, nazywa się ona Minecraft Earth, Zawarta Kozacka. Bo jak mówiłem, wszystkie tutaj elementy zostawiam do odkrycia, zostawiam wam. Ja to tylko. Ja to tylko chciałem zobaczyć, o co chodzi. Chciałem pokazać tę grę. Mniej więcej podstawę tej gry wam pokazałem. Możecie sobie oczywiście tutaj przyjść i tutaj sprawdzić, posprawdzać coś. Także myślę, że film wam się spodobał. Jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić subika wraz z dzwoneczkiem, napisać coś fajny komentarz. Dostać łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam na poprzedni film, na następnego. Na razie, cześć, hej, hej.